Osoby, które pozostały w teraz pokoju, wiemy polski dosadzki Europy, to jest aluzja do rozkazu sowieckiego do wyspa z 10 roku, a konkretnie rozkazu komisarza Tuchaczewskiego. Z okresu wojny, najbardziej krytycznego okresu wojny polsko-bolszewickiej lat 1919-20, no, konkretnie z czasów ofensywy, do największej ofensywy Armii Czerwonej w kierunku Warszawy. Proszę Państwa, ale zanim przejdę do tego, pozwolę sobie przytoczyć pewną, no przytoczę Państwu pewną taką myśl, ja ją zaczerpnąłem. Myśl generalnie dotyczy pewnej pieśni, którą można w internecie znaleźć, ona ma tytuł "Me Armia Stanie, Me Armia Narod". Jest ono takie słowo, "Me Armia Stanie, Me Armia Naroda", wielki podwieg nasz, historia chraniecka. A więc usprawiedliwiając swoją wyzwoleńczą, tak dalej, inwazję czy agresję, to jest swój nasz, usprawiedliwiają elity rosyjskie historią i tym poparciem w stronę kolejnych, prawda, władców Rosji, kolejnych gęsterów z czasów sowieckich. No i wreszcie obecnie Federacja Rosyjska, która jest spadkobierczynią historycznego Imperium Rosyjskiego, jak i Rosji Sowieckiej, Związku Sowieckiego. A więc tu się nic, generalnie można powiedzieć, zaraz to twierdzenie, nic się nie zmieniło mentalnie. Ta sama groźba ekspansji, czy to będzie ekspansja terytorialna w czasach caratu, czy ekspansja terytorialna ideologiczna, czy ideologiczna, najpierw potem terytorialna sowiecka, czy obecna. Obecna Federacja Rosyjska, mam na myśli Czeczenia, czy Gruzja, czy Ukraina, tu się nic nie zmieniło. Proszę Państwa, podobnie było też w latach 1919-20, w okresie wojny polsko-bolszewickiej, ale trzeba ją porozumieć w szerszym kontekście, w kontekście idei światowej rewolucji. Ja się tu ze względów czasowych będę starał ograniczyć, że naprawdę najbardziej, najważniejsze bym powiedział, kwestie. Jak wiadomo, tego nie wymyślił ani Lenin, ani Trocki. Oni to przejęli od rewolucjonistów niemieckich, między innymi Herbarta Parfusa, który jest uważany za jednego z głównych twórców właśnie tej koncepcji światowej rewolucji. Na tym, że tak powiem, połączenie tej idei światowej rewolucji z wielkorosyjskim szowinizmem, nacjonalizmem w okresie szwajcarskiego stanowiło niezwykłą pożywkę propagandową dla uzasadnienia ekspansji sowieckiej na zachód Europy. Rosja od samego początku, Rosja sowiecka zakładała, że w okresie Lenina Trockiego, że ta inwazja będzie, że tak powiem, etapowa. Najpierw trzeba będzie podbić Rosję, ale potem w międzyczasie przygotować się już do dalszej ekspansji, żeby podbijać inne narody, inne państwa. Szczególnie na początku myślano tutaj o Europie, ale również, jak potem pokazały doświadczenia, przy pomocy agentury Kominterno chociażby, tam gdzie bolszewicy nie dotarli po 18 roku. Mam na myśli tutaj chociażby Azję Południową, Wschodnią, Chiny. To również tam przy pomocy agentury podjęli działania w kierunku podporządkowania sobie tych terytoriów. Wojna polsko-bolszewicka, jak wiadomo, rozpoczęła się niewypowiedziana, nie została wypowiedziana w 1919 roku. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że bolszewicy już wcześniej zaczęli przygotowania do tego, żeby ziemie polskie jednak znalazły się pod ich panowaniem. Proszę Państwa, mianowicie w lutym 1918 roku, jeszcze w okresie, kiedy formalnie trwała przecież wojna, poza działania wojenne na froncie wschodnim były zawieszone, trzeba pamiętać, w grudniu 17 roku, a więc przed zawarciem pokoju brzeskiego, separatystycznego, odbyło się spotkanie rosyjsko-niemieckie, na którym obie strony stwierdziły, Rosjanie i Niemcy, że trzeba po prostu przeciwdziałać polskim dążeniom niepodległościowym. Świadomość tam była obecna zarówno elit niemieckich w Berlinie,
cesarskim rządzie niemieckim, jak i wśród bolszewików rosyjskich, którzy generalnie, podobnie jak wcześniej car, czy rząd tymczasowy, widzieli Polskę w granicach etnograficznych, a jest granica NATO. Ja przypomnę, to jest granica, to była granica. Po raz pierwszy Rosjanie tam stanęli nogą swoją w roku 1795 po III rozbiorze. I ta granica, potem 1815 po Kongresie Wiedeńskim, i ta granica miała być, że tak powiem, linią wyjściową do granicy polsko-rosyjskiej. To można było ewentualnie pewne korekty porobić, ale generalnie Bóg był pozycją wyjściową. Zresztą do tego później, jak wiadomo, Stalin wrócił w okresie II wojny światowej. Ostatecznie, jak wiemy, linia czwartego rozbioru, zasadnicza linia tego rozbioru, to była granica niemiecko-rosyjska na Bóg-Bóg i do tej granicy Sowieci wrócili później w latach 1943-1945 w Teheranie i Jałcie. A zatem mamy tę linię na Bóg-Bóg. Proszę Państwa, bolszewicy, nie jest to tajemnicą, wiemy, to są doskonałe bolszewicy, próbując to porozumieć się z Niemcami, oczywiście cel był jeden, nie dopuścić do tego, żeby Polska się odrodziła. Ale oczywiście kilka miesięcy później wojna się kończy. Pokój w Brześciu zawarty 3 marca 1918 roku. No, faktycznie przestał, można powiedzieć, obowiązywać. Przestał obowiązywać po 11 listopada 18 roku, po zakończeniu wojny. W związku z tym bolszewicy uznają, skoro stosunki z Niemcami zostały zerwane, skoro nie ma już obowiązującego pokoju brzeskiego, należy rozpocząć marsz na zachód. Więc oczywiście 13 listopada 18 roku Lenin wydał polecenie przygotowania, formowania armii zachodniej. I tak się też stało. Bolszewicy zaczęli przygotowywać się do wojny z Polską. Ta wojna, przypomnę, w lutym 1919 roku. Od samego początku niosła zagrożenie dla istnienia niepodległego państwa polskiego. Ja tu się przede wszystkim może nie będę skupiał na działaniach, bo one są ogólnie znane. Natomiast istotą, bym powiedział, taki tych moich wakacji byłby myślę tutaj konkretne informacje dotyczące tej sfery propagandowej związanej z wojną. Oraz całą mocą, proszę Państwa, ujawniła się zasadnicze takie wojny polsko-bolszewickiej, czyli w lecie 1920 roku, zasadnicza między wyprawą kijowską podjętą przez wojska polskie, śmiałym zagonem na wojska sowieckie, zagonem kawaleryjskim, ataku kawaleryjskim pod Koziatynem 25 kwietnia 1920 roku, później zajęciem Kijowa, no i potem oczywiście tą kontrofensywą wojsk bolszewickich na zachód. Proszę Państwa, chodzi tu o to, że w trakcie działań wojennych i niesamowitego oczywiście bolszewickiego, że kiedyś kilogramu, jaki miał miejsce w dolności w stosunku do, zwłaszcza do tak zwanych klas posiadających, oczywiście też klasowy trzeba mieć pod uwagę, to oczywiście na swoich, że tak powiem, bagnetach głosił hasła wyzwolenia proletariatu. Uważam, że doskonale to zostało pokazane chociażby w bitwie warszawskiej pod Panem, jaka była faktycznie sytuacja. Zresztą miałem okazję rozmawiać jeszcze, że tak powiem, w moim młodszym wieku ze świadkami tamtych wydarzeń, którzy jeszcze żyli. I ci ludzie naprawdę potwierdzili, co się działo, jak się bolszewicy zachowywali, jaką groźbę stanowili dla Polski i Europy. Proszę Państwa, w czasie ofensywy bolszewickiej Sowieci tworzyli tak zwane REFKOM, komitety rewolucyjne. I to były ich właśnie władze, które przywozili ze sobą, że tak powiem, na okupowanym przez siebie teren. Pierwszy taki komitet powstał 8 lipca 1920 w Tarnopolu. Ukraiński komitet, wokół niego skupił, który zaczął zresztą zorganizować oddziały Czerwonej Armii Galicyjskiej. To były oddziały Armii Galicyjskiej, ta część tych oddziałów, które przeszły pod komendę bolszewików. I taki komitet też również powstał na okupowanych czasowo ziemiach państwa polskiego.
On co prawda istniał niecałe 3 tygodnie, no ale jednak, niemniej jednak jego działalność bardzo się tutaj zaznaczyła, bardzo oczywiście negatywnie, jeżeli chodzi o stosunek do ludności i do tak zwanych klas posiadających. W czym było zagrożenie? Chociażby w samej tej propagandzie. W samej propagandzie ona już bardzo groźnie brzmiała, gdzie wzywali działacze pole w domu, tacy jak Feliks Dzierżyński, Feliks Kon, zatem jakby usuwali oficerów, spieszyli w ramach Armii Czerwonej do Warszawy. Żołnierze polscy bardzo często w trybie rozkazującym wzywali do tego, żeby wychować do służby oficerów wiernych ludowi, żeby mordować po prostu tych oficerów i generałów, którzy przeciwko rzekomu, przeciwko temu ludowi działali. Proszę Państwa, w szczytowym momencie to reform ogłosił tak zwany manifest czytany. Na terenach Polski wyzwolonych spod jarzma kapitału powstał tymczasowy komitet rewolucyjny polski, w którym skład wchodzą Żyłan Markowski, Feliks Dzierżyński, Feliks Kon, Edward Buchner i Józef Unschmidt. Komitet tymczasowy. Tenże komitet wzywał właśnie do walki przeciwko burżuazji, przeciwko klasom posiadającym. Proszę Państwa, jak wiadomo, po bitwie warszawskiej bolszewicy przegrali. Bitwę warszawską bolszewicy przegrali szczęśliwie dla Polski. W związku z tym musieli się w panicznej ucieczce, można powiedzieć, cofać na wschód. W efekcie zagrożenie zostało na 20 lat. Na prawie 20 lat, powiedzmy, odepchnięty, bo do 17 września 1939 roku. Kończąc, proszę Państwa, chciałbym jeszcze raz wrócić do słów przytoczonej pieśni. To znaczy, ta pieśń jest z czasów sowieckich jeszcze, ale ciągle aktualnej. My armia stanie, my armia narodu. Wciąż te, że tak powiem, demony wojny, tej ekspansji niestety krążą nad, nie tylko na Rosji, nie tylko w Rosji, ale z Rosji nad Europą. I to jest groźne, stąd oczywiście trzeba komunikować, trzeba taką politykę prowadzić, żeby po prostu nie dopuścić do powtórki bitwy warszawskiej, bo za 2 lata niecałe będziemy obchodzić stulecie tej słowetnej bitwy, która ocaliła Polskę, ocaliła Europę. Dlatego też jest to bardzo istotne, aby po prostu nie dopuścić do tego, żeby Rosja wróciła ze swoim ekspansjonizmem do Europy. Stąd jest to bardzo istotne i konieczne, aby też dobrze i odpowiednio edukować patriotycznie w tym kierunku. Naszą również także tym celem, myślę, jest to jednym z celów,